kochani, witam was w kolejnym filmiku na tym kanale. Ja właśnie lecę na plażę, ogarnęłam się, zrobiłam sobie takie warkoczyki, ale trochę średnio mi wyszło, bo tutaj mi odstają włosy, ale dobra, jest jakoś, będzie okej. Okay. Świeci mi się twarz, bo nałożyłam przy tym krem z filtrem i tak, to jest mój super outfit, dokładnie tak. I idziemy na plażę, ale ja chyba muszę poprawić, może tego nie, ale tego muszę, zdecydowanie. Jest dzisiaj strasznie gorąco, bo nie wiem, jest jakoś... Boże, nie mam pojęcia, ale chyba 26 stopni, więc serio, jest dzisiaj ciepło bardzo i ja się totalnie rozpływam. I czy to jest mądre, żeby iść na plażę tak od razu, gdzie ta woda w ogóle się nie zagrzała? No nie, ale czy my idziemy? No idziemy. Czekam tylko właśnie teraz na Ginger. Idziemy! Dotarłyśmy. Tak. Tak, uważam, że to jest naprawdę misja zakończona sukcesem. Sama w to nie wierzę. Ja też. No. Po, uwaga, nie wiem, 4 próbach jesteśmy. Super. Siedzimy sobie na plaży, ja tam jest ruda, nie wiem czy widzicie, bo ja nie. I siedzimy sobie i chillujemy, bo jesteśmy w wodzie i ja nie mam włosów. Gdzie są moje włosy? Ej, świeci mi się twarz, mega glowy. Wiecie, słońce. Nic nie widzę. Dzisiaj 27 stopni, więc lecę się teraz opalać i będę korzystała z pogody, ale jestem tak szczęśliwa, że w końcu jest porządne lato. Także lecę się opalać i mam nadzieję, że się nie zjaram, tylko że się ładnie opalę. Nie odzywałam się dzisiaj już do was tak, żeby sobie pogadać, ale jest teraz jakaś godzina 20, coś takiego. I dzisiaj była tak cudowna pogoda, że w sumie cały dzień tak naprawdę nie siedziałam w ogóle w domu, siedziałam albo na podwórku, albo ten. I były dzisiaj urodzinki Zuzy. Byliśmy potem jeszcze na plaży, tam na frytach, na lodach i w ogóle. I tam, no serio, dzisiaj fajny dzień, bo tak jak mówię, jest naprawdę śliczna pogoda, także ja od razu mam taki cudowny humor. Jutro idę chyba na cały dzień na plażę, bo też ma być tyle samo stopni co dzisiaj, albo może nawet jeszcze cieplej, bo dzisiaj było 27 czy coś takiego. I jutro ma być podobnie, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Także jutro idziemy chyba właśnie z Gabi, idę i idziemy sobie jeszcze na plażę. W ogóle zobaczcie, jakie już mam długie włosy, to jest po prostu jakiś hit. Także ja je będę musiała jakoś na dniach chyba trochę podciąć, żeby były takie bardziej, wiecie, fresh. Ale serio, one nie wiem, kiedy one tak szybko urosły. Także mega się cieszę, że w końcu jest już taki właśnie wakacyjny klimat i ja już to totalnie czuję. Zaczynamy w końcu z takimi typowymi letnimi, wakacyjnymi vlogami, więc tego teraz będzie mnóstwo. Za miesiąc, bo dzisiaj przypomniałam sobie o sobie i mojej mamie, o tym, że musimy zapłacić za obóz, bo za równo miesiąc, w sensie za miesiąc plus jeden dzień jadę na obóz, także też się nie mogę doczekać, ale odezwę się do was już po prostu jutro. Założyłam sobie taką sukienkę i od niej jest jeszcze pasek, żeby ją sobie tutaj związać z tyłu, żeby ładnie wyglądała, ale mam też paski od stroju i to wtedy jak się ściśnie, to tak nieładnie wygląda.
bo ona wtedy tak ciasno i tutaj zobacz, tak to odstaje i mi się to nie podoba. I nie wiem, czy ja mam się przebierać, bo ja w życiu tej sukienki na sobie nie miałam i trochę mi szkoda, bo kupiłam ją chyba w tamtym roku i w ogóle jej nie noszę. I nie wiem, czy ja ją chcę zakładać, bo ona mi się chyba jednak, wiecie co, ona mi się chyba jednak nie podoba. Po zmianie decyzji chyba 20 razy, w końcu ostatecznie zostaję w tej sukience, dlatego że pasuje mi ona do torby. Ja bym bardzo chciała wziąć tą torbę, bo dopiero co ją zamówiłam. Więc zostanę w tej, nie wiem, dalej nie jestem przekonana, ale zrobiłam sobie jeszcze koczka, żeby mi nie było aż tak gorąco, bo jak będą leciały włosy, to tragedia. Także zostaję w tym, nie będę jej sobie tutaj zmierzała, bo po co, więc zostanę właśnie w tej sukience, biorę sobie teraz tą torbę, muszę ją w ogóle jakoś spakować i coś tam wziąć, może też wziąć jakieś jedzenie, bo jedziemy na taką plażę, gdzie nie ma w sumie gdzie kupić tego jedzenia potem, więc tak, także zabieram ze sobą jedzenie i tak dalej, może sobie nawet wezmę książkę, chociaż mam pierze. Jak będę siedziała z Ginger, to mi się będzie chciało czytać. Także jestem gotowa. W sensie, no nie jestem gotowa, właśnie w ogóle nie jestem gotowa, za chwilę muszę wychodzić. Jedziemy na plażę! Ej, to nie jest bezpieczne. Jedziemy na plażę, tam jest Ruda, jeszcze się nie zgubiła. Jedziemy jakieś 2 km chyba, albo jeszcze więcej. Ale jest super vibe. Jazda w sukience nie jest fajna. Nie polecam. Ej, to jest męczące, ja już nie chcę. Jesteśmy na plaży już. Gabi teraz tutaj trening robi, ja przed chwilą też robiłam, dokładnie tak. I siedzimy i idziemy zaraz, bo to gdzie idziemy? A, do wody idziemy, no właśnie, tak. Ogólnie nie jest fajnie, miało w ogóle nie być ludzi. A jest, Boże, jak przetrwasz w świecie, jest tak gorąco, ale miało nie być ludzi. I co? Tragedia. Możemy ich jakoś wyrzucić, czy coś? Byliśmy w wodzie właśnie. Proszę bardzo, Ginger po raz pierwszy raz. Po raz pierwszy raz. Pierwszy raz wzięła szczotkę. Woda mi z ucha wyleciała, o matko. Tak, ale się kąpałyśmy i jemy sobie teraz owocki, proszę bardzo. Oczywiście, czyje moje? Bo ja takich rzeczy nie biorę. Gabi nie wzięła nic. Ja. Proszę, może chcesz coś powiedzieć? Wartościowego. Nie wiem, co mam powiedzieć. Opowiedz im o sobie. A co mam powiedzieć? Będziesz teraz częstym bywalcem, bo ja robię... jestem super. Wiesz, Summer Diaries i takie tam. Jestem super i to moja opowieść. Aha. Koniec, no. Ego top. No. I w ogóle, wiem, że to moje ostatnie dni z bycia 15-latką, a ty z bycia 14. No, naprawdę, straszne jest. Bo Ruda ma 12. Mhm. Będę miała 15. 15, ty będziesz miała 16-14. Dokładnie tak. Takie fakty o nas, super. No. Przez 2 dni będziemy miały tyle samo lat. Mogą. Mhm. To są jedyne 2 dni w roku. Dokładnie tak. Wyszłam sobie teraz na wrotki, pierwszy raz w tym roku w ogóle i walczę, żeby się nie zabić, bo totalnie nie ogarniam jeżdżenia. Nie wiem, o co chodzi, kiedyś jak miałam rolki, to tak śmigałam, a teraz mam wrotki i dosłownie walczę z tym, żeby się nie zabić. Thank you.
gdzie są moje grajki? Tak ładnie grali i co? Już nie ma.